Dobra, biorę się drugi raz do nagrania tego materiału, bo się okazało, że jak nagrywałem pierwszy raz, to włączyłem streama, zamiast nagrywać materiał. Mam nadzieję, że teraz nie włączyłem streama. Nie, nie włączyłem streama. Witam was w kolejnym odcinku z Urpafa. Moi drodzy, dzisiaj skupimy się na pozyskiwaniu jednostek w tej giereczce, dlatego że nie każdy ogarnia na początku, jak to się robi. Ja sam miałem spore problemy. Dlatego, że no, wydawać by się mogło, że może tutaj gdzieś tam te jednostki sobie robimy jak w jakimś RTS-ie. Dodatkowo jeszcze też na początku mamy tryb ze snajperką, który trochę nas rozbraja, no bo tak na, tu niby gra taka bardziej ekonomiczna, tu latamy z jakąś snajperką, a to jednak wcale nie jest takie oczywiste, jak robić jednostki w Warpathie, jak pozyskiwać jednostki, bo nie... Klikamy po prostu zbuduj, tylko żeby pozyskać jednostki w tej grze mamy dwojaki sposób, tak? Wchodzimy albo do arsenału, w którym to pozyskujemy jednostki ze skrzyń przy okazji kuponów, których są dwa rodzaje, lub też w zapasach w innych mamy uniwersalne fragmenty jednostek czterogwiazdkowych, pięciogwiazdkowych, uniwersalne fragmenty jednostek lotniczych lub jednostek morskich, które niedawno zostały wprowadzone do gry. I ważne jest, żebyście zapamiętali, już jak rozwiniecie sobie, zaczniecie troszkę grać i minie te kilka pierwszych dni, bo na początku tego nie ma, ważne jest, żebyście zapamiętali, że w tej grze najlepiej jednostki pozyskiwać w czwartki. Dlaczego? Dlatego, że w czwartki przez cały dzień macie jurysdykcję na pozyskiwanie jednostek. Jak sobie wejdziecie właśnie tutaj, dzisiaj mamy czwartek, jak to nagrywam, jurysdykcja, trening wojskowy i za każde użycie kuponu uniwersalnego, czyli tego srebrnego, kuponu obozu, czyli tego złotego lub fragmentów cztero- lub pięciogwiazdkowych dostajecie, lub tak fragmentów lotniczych czy morskich, dostajecie punkty. Te punkty, jak pozbieracie, możecie wymienić właśnie na nagrody. 25 tysięcy punktów, 120 tysięcy punktów lub 800 tysięcy punktów. Za użycie jednego kuponu macie 10 tysięcy, czyli jak łatwo policzyć, tutaj wystarczy niecałe 3 kupony, tu wystarczy 12 kuponów, ale już żeby zrobić pełną jurysdykcję, trzeba zużyć 80 kuponów, a to jest dużo. Dlaczego też warto robić to w czwartek? Bo jeżeli macie bojowe zaszczyty lub codzienny wyścig zbrojeń, to zużywając, robiąc tą jurysdykcję, zużywając kupony, robicie też punkty właśnie tutaj w miejskich zaszczytach, czyli też de facto robiąc jedną czynność możecie zebrać więcej nagród. I dlatego tak ważne jest, o czym mówiłem już we wcześniejszym filmie, że jeżeli robicie badania, to starać się rozwinąć poza przemysłem jak najszybciej miejskie zaszczyty, bo wtedy dostajecie więcej nagród, zwłaszcza jak zrobicie wyzwoliciela. Za te same czynności dostajecie po prostu więcej nagród. I to jest ważne. Jak pozyskujecie takie kupony? Otóż na kilka sposobów. Co tydzień, w poniedziałki, macie reset jak gdyby pewnych sklepów. Macie reset sklepu, nawet nie jak gdyby, macie reset sklepu sojuszniczego, dlatego warto być zawsze w jakimś sojuszu. I jak wejdziecie w sklep sojuszu, macie tutaj możliwość zakupu kuponów za monety wkładu sojuszniczego. Oczywiście to jest ograniczona liczba na tydzień, ale tak, możecie ją nabyć. Możecie nabyć właśnie te kupony. Kolejna rzecz to jest sklep kampanijny. Co 3 dni odnawia się sklep kampanijny i jak wejdziecie sobie w sklep sił naziemnych, możecie nabyć za walutę sklepu sił naziemnych ileś kuponów. Tam ograniczoną liczbę, nie pamiętam, bodajże 7, o ile się nie mylę. Tak samo jest w sklepie lotniczym, czy w świeżo dodanym niedawno w sklepie kampanii morskiej. Więc to też warto co 3 dni te kupony sobie zbierać. Kolejną możliwością nabycia kuponów jest robienie swojego poziomu VIP-a. Podkreślam, jak najszybciej, jak tylko możecie, rozwijajcie to konto VIP-a. Najlepiej minimum do 14 poziomu. Później idzie to dość długo, ale warto rozwijać. Za wyższe poziomy będziecie dostawali więcej kuponów, a potem zamiast kuponów uniwersalnych będziecie codziennie dostawać kupony obozów. I kolejną jeszcze możliwością nabycia tego typu kuponów jest możliwość zrobienia bunkrów furiackich, czyli bunkrów kruków, które aktywujecie przy pomocy krótszej flagi.
Oczywiście nie zawsze taki kupon wypada, ale też można coś takiego zdobyć. Możecie też wydać hajs na to lub wydać w sklepie VIP złoto na takie, wchodzicie tutaj do sklepu VIP lub wydać złoto na przykład na kupony uniwersalne bądź na kupony obozów, ale ja raczej rzadko kiedy to robię i staram się, macie kupon obozu, kosztuje 450 golda, kupon zwykły, gdzieś tam wyżej powinien być, gdzieś mi to teraz umknęło. No ale tak czy siak, ja raczej staram się złota na to nie wydawać. Więc czasami są jakieś eventy, różne możliwości gdzieś tam nabywania tych kuponów. No ale najważniejsze jest starać się nazbierać ich i potem sobie siadacie w czwartek, patrzycie ile tych kuponów macie. Jak macie 80, no to jedną pełną jurysdykcję zrobicie. Jak macie troszkę więcej, ale nie macie kolejnej 80, to warto robić na zasadzie, że tam na przykład jedną jurysdykcję zrobicie na maksa, a kolejne będziecie tykać sobie po 12 kuponów. I to ma już więcej, da wam to też jakieś nagrody. Nie te najlepsze, ale zawsze jakieś nagrody zbierzecie. I kiedy macie takie kupony, no to wchodzicie sobie, ten budynek tak ustawiłem, wchodzicie sobie do arsenału, no i możecie te kupony zużyć. Ale jak widzicie, są kupony uniwersalne i kupony obozu. Kupony obozu możecie wykorzystać na przykład, jak klikniecie sobie tutaj na skrzynię konkretnego obozu i wtedy będzie wam zużywało te złote kupony. Tylko, że dany obóz jest tylko... Możecie wybrać jeden, znaczy jest jeden obóz jednego dnia, tak? Jeżeli w czwartek, tak jak dzisiaj, wypada Gwardia Męczenników, to ja nie mam możliwości takiej, żeby ręcznie zmienić, że chciałbym rewolucjonistów albo obóz wyzwolenia. Więc jeżeli będę chciał zużyć złote kupony, no to mogę je zużyć tylko na Gwardię Męczenników. Jest sposób, żeby to obejść, dobrze spytać się po prostu na czacie światowym, w jakim mieście jest, albo napisać, jakiego poszukujecie obozu. Bo może być tak, że w innym mieście będzie obóz, który akurat was interesuje i wtedy można przeskoczyć do innego miasta, zużywając oczywiście kupon wkroczenia, ogarnąć sobie jurysdykcję i wrócić. Natomiast jeżeli nie chce wam się czegoś takiego robić, no to tak jak teraz jest obóz Gwardii Męczenników, to za tydzień będzie kolejny prawdopodobnie rewolucjonistów, a za kolejny tydzień obóz wyzwolenia. Tak to wygląda, więc możecie sobie poczekać, jeżeli chcecie czekać. Do niedawna z kuponów wypadały wam tylko siły lądowe i powietrzne, tylko jednostki lądowe i powietrzne, bo tylko takie były w tej grze. Od kilku dni są także siły morskie, ale siły morskie, żeby odblokować, trzeba mieć bodajże 20 poziom centrum dowodzenia. Więc... sami musicie zdecydować, czy chcecie bardziej rozwijać siły lądowe i powietrzne, czy siły lądowe i morskie. Ponieważ ja siły powietrzne mam na razie tak rozwinięte, jakbym chciał, korzystam i aktualnie biorę siły lądowe i morskie. Dzisiaj już zużyłem trochę kuponów obozów z Gwardii Męczenników, więc tego zużywać nie będę. Natomiast siły lądowe i morskie chętnie jeszcze zużyję, chociaż normalnie już bym tego nie robił, bo mam na maksa zrobione bojowe zaszczyty, ale żeby wam pokazać, jak to wygląda. Tak? Możemy losować pojedynczo, ale jak ja chcę, wiem, że mam wystarczająco dużo kuponów i chcę zrobić 80, no to kliknę losuj razy 10. Tak? I wtedy otwiera wam się skrzynia, wyskakują wam poszczególne jednostki, no i macie na przykład tutaj akurat ładnie 5-gwiazdkowy czołg średni M3 Limi wypadł, 4-gwiazdkowa armata i 3-gwiazdkowe jednostki, gdzie jest od razu napis demontowano. Dlaczego? Dlatego, że mam zaznaczone automatycznie demontuj jednostki 3-gwiazdkowe. Jednostki 3-gwiazdkowe to są jednostki bardzo, bardzo słabe i jedynie kiedy możecie je może użyć, to na samym początku gry, potem one was nie będą interesowały, więc tak naprawdę te jednostki z automatu zmieniane są w trybiki, które wykorzystujecie później w procesie ulepszania, tak? Kolejne razy 10 czy już 20, mam 200 tysięcy na 800 tysięcy danej jurysdykcji, wypadło 4-gwiazdkowe i z 5-gwiazdkowych wypada armata przeciwpancerna. I tak będę robił, aż zapełnię jurysdykcję, tą, która jest aktualnie między godziną 18 a 22, jak to nagrywam. Już mam 400 tysięcy, czyli 40 kuponów zużyłem. Teraz kolejne. A i oczywiście kupony uniwersalne powodują, że wypadają, jak używacie kuponów uniwersalnych, mogą wam wypaść jednostki z każdego obozu.
A kupony obozu wtedy sobie zużywacie na konkretny obóz, który was interesuje, bo na przykład z tego obozu chcecie mieć jednostki. Więc mam nadzieję, że to jest akurat w miarę zrozumiałe. Tutaj zobaczcie, jak słabo polosowało. To wszystko zostało zmienione na trybiki i tylko piechotę wykorzystam i zużywam ostatnie w tej jurysdykcji 10 kuponów. Wypadł mi okręt, bo samolotów akurat nie potrzebuję. No i jak uzbieracie, jak otworzycie, użyjecie 100 kuponów, macie możliwość, jak klikniecie sobie tutaj, wyboru pięciogwiazdkowej jednostki z danego obozu. W sensie to będzie losowa pięciogwiazdkowa jednostka, ale możecie wybrać, który obóz was interesuje. I ja w tym momencie wybiorę obóz aliancki, powiedzmy, tak? Dlatego, że to tutaj z tych obozów teraz nie będę potrzebował. Zobaczymy, co wypadnie nam tutaj. Wypadła pięciogwiazdkowa haubica. I tak mamy, w ten sposób mamy zrekrutowane ileś tam jednostek. I w zależności, ile kuponów zużyjecie, no tyle tego będziecie mieli. Dobra, bo tutaj widzę, że idzie kolejny atak, więc odezwę się za chwilę. Dobra, Airi zrobiła sobie drugą rundę. Więc mamy już te jednostki, tak? Mamy jednostki, tak jak wam mówiłem. Jednostki trzygwiazdkowe. Mam tu trochę odłożonych też, ale one są bezużyteczne. Je po prostu zmieniamy. Je zmieniamy sobie w trybiki. Trybiki, które to wykorzystujemy potem, jeżeli macie jakąś jednostkę, chcecie ją sobie rozwijać. Tutaj przykładowo wezmę, wchodzicie w opcję zmodyfikuj i ulepszacie sobie jednostki, modyfikujecie. Do tych modyfikacji potrzebne są trybiki. Potem te trybiki też są potrzebne, jeżeli będziecie podnosić jednostki nowoczesne, ale o tym w innym filmie. No i dobra. Czyli powiedzmy, zaczyna się składanie jednostek od jednostek czterogwiazdkowych. Za przykład weźmiemy sobie piechotę, tak? Możecie sobie taką piechotę umieścić, czterogwiazdkową, no ale wiadomo, że chodzi nam o to, żebyśmy byli lepsi, tak? Czyli jak teraz tą piechotę ulepszyć? Ano, klikacie awansu. I żeby awansować jednostkę piechoty, potrzebujecie aż 3 takie jednostki posiadać. Wiadomo, jednostki czteropoziomowe, akurat czterogwiazdkowe, robi się dość szybko, zdobywa się dość łatwo. No ale o co chodzi? Głównie chodzi o to, żeby pokazać, że przeskok na kolejny poziom wymaga konkretnej liczby danej jednostki. Tak? Czyli tutaj bierzemy sobie 3 armie, trzy te jednostki, dajemy sobie zmontuj i z 3 jednostek robi nam się jeden lepszy oddział z M1 Garand. I ta jednostka ma już 4 gwiazdki i szewron. I teraz ja na początku byłem przekonany, że żeby awansować teraz taką jednostkę, skoro najpierw musiałem mieć 3 takie same jednostki, no to wydawało mi się, że żeby awansować jednostkę, teraz weź i to znać, jak ja tu mam tyle tego. Tu są czterogwiazdkowe. Dobra, wyżej muszę podejść. I wydawało mi się, żeby awansować jednostkę teraz M1 Garand, to będę potrzebował 3 jednostek M1 Garand, żeby zrobić silniejszą dalej jednostkę, tak? No bo klikacie awansuj, dajecie idź, a tu się nagle okazuje, że pokazuje wam też inne jednostki, bo jak macie jednostki gwiazdkowe z szewronem, to nie muszą do awansu być to te same jednostki. Liczy się, żeby z tej samej nacji był ten sam poziom jednostki, jeżeli jednostka ma szewron. Czyli możecie wybrać sobie, tak jak ja wybrałem pierwszą piechotę, ale jako drugą jednostkę potrzebną w złożeniu biorę na przykład artylerię, ważne, żeby miała 4 gwiazdki i szewron, a jako trzecią na przykład czołg ciężki. Ważne jest, która jednostka w tym procesie będzie pierwsza, bo to ona zostanie ulepszona. Daję zmontuj i proszę bardzo, już mam kolejną, mocniejszą jednostkę pięciogwiazdkową.
Do tej pory idzie szybko, ale to są niskie poziomy. Jednostka pięciogwiazdkowa może wam nawet wypaść, jak widzieliście, z... Może wam nawet wypaść z obozu, tak? Z... Może wam wypaść z kuponu, bez problemu. Też się takie rzeczy zdarzają. No ale dobra. Mam już tą jednostkę pięciogwiazdkową. Pięciogwiazdkową tą piechotę, więc przejdę wyżej, gdzie ona jest. Jest oddział z M2. I to jest kolejny przypadek, w którym to mamy same gwiazdki, a nie mamy szewronu. Czyli, żeby awansować, tym razem potrzebujemy ponownie taką samą jednostkę, tak? Czyli, żebym awansować, nie mogę już wziąć innej jednostki, nie wiem, jakiegoś czołgu czy czegoś innego, tylko muszę mieć oddział z M2 konkretny. Ja tego oddziału w tym momencie nie mam, więc nie mogę awansować. Dlatego muszę powtórzyć cały proces od dołu, żeby uzyskać jednostkę pięciogwiazdkową. Jeżeli będziecie mieli to, tak jak ja mam, no to można to zrobić. Jeżeli wam będzie brakowało tych jednostek, musicie czekać do kolejnych użytych przez was kuponów, na przykład do kolejnego czwartku, żeby te jednostki ulepszać, żeby te jednostki były wyższego... no po prostu, żeby to była jednostka lepsza od tej, którą macie teraz. Więc powtórzymy sobie ten proces. Znajdziemy sobie tą czterogwiazdkową piechotę. Mam nadzieję, że ją mam. Jeszcze? Czy wziąłem... Czy nie mam... Nie, miałem. A może... Dobra, mam Springfielda. I znowu daję awansuj. Cyk, cyk. Proszę bardzo. Z czterech gwiazdek robię cztery gwiazdki i szewron. Szukam sobie. Potem wam jeszcze pokażę, jak można to zrobić szybciej, ale na razie chcę to łopatologicznie wam pokazać. Potem wchodzę... Szukam sobie tej jednostki... Awansuj. Znowu wybieram sobie na przykład tą jednostkę, robię i mam kolejną piechotę pięciogwiazdkową. Kolejną tą jednostkę, o którą mi chodziło, pięciogwiazdkową, czyli właśnie oddział z M2. Akurat przy jednostkach pięciogwiazdkowych jest to dziwne, że do awansu wystarczą tylko dwie jednostki, tak? Czyli mam oddział z M2, ponieważ jest to jednostka bez szewronu, muszę mieć drugą taką samą jednostkę. Daję zmontuj. Robi mi się z tej jednostki jednostka pięciogwiazdkowa z szewronem. Dalej, jeżeli chcę tą piechotę awansować, mam tą jednostkę pięciogwiazdkową z szewronem. To. Znowu nie potrzebuje dokładnie takiej samej jednostki. Liczy się, żeby to było z danego obozu jednostka z pięcioma gwiazdkami i szewronem. W tym przypadku potrzebuje też trzech takich jednostek. Byłaby to Arta i kolejna jednostka. I tak ten proces wygląda. Zrobiłbym piechotę, która by przeszła na piechotę z jedną złotą gwiazdką i znowu bym musiał powtarzać cały proces, żeby uzyskać kolejną jednostkę ze złotą gwiazdką. Wtedy robi się jednostka ze złotą gwiazdką i szewronem, więc znowu potrzebuje kolejnych jednostek, wtedy, które mają z danej nacji gwiazdkę i szewron i tak dalej. Ale żeby iść coraz wyżej, potrzebujecie coraz więcej tych jednostek z dołu, więc proces zdecydowanie się wydłuża. I zrobienie już jednostki takiej jak ja mam tu, powiedzmy do tej jednostki gwiazdki z szewronem idzie w miarę szybko. Zrobienie już jednostki 7-0, czyli z dwiema gwiazdkami, wymaga więcej czasu, no i trzech aż takich jednostek. Zrobienie jednostki 7-1, czyli z dwiema gwiazdkami i jednym szewronem, czekajcie, muszę sobie wyłączyć. Zrobienie jednostki z dwiema gwiazdkami i szewronem naprawdę już jest czasochłonne, a zrobienie jednostki z dwiema gwiazdkami i dwoma szewronami jest bardzo czasochłonne i wymaga ogromnej ilości kuponów, tygodni, szczęścia.
Jedyny plus jest już taki, że jak wejdziecie, że tak naprawdę ostatni etap, gdzie potrzebujecie takich samych jednostek, w sensie, że musicie zrobić trzy te, na przykład tak jak ja tutaj mam trzy artylerie, trzy haubice, no to potem już jak przechodzicie na jednostki z gwiazdkami i szewronem, możecie łączyć to z innymi jednostkami z danego obozu. I to ma też znaczenie, warto też tak robić, a nie tłuc tylko jedne jednostki. Warto, moi drodzy, jak sobie ulepszacie jakieś jednostki, to wykorzystywać też inne jednostki do tego typu, do tego ulepszenia. O co mi chodzi? Waszą główną jednostką jest artyleria. Podnosicie ją coraz wyżej, wyżej i wyżej, ale na przykład, żeby podnieść artylerię z poziomu 7.1 na 7.2, będziecie potrzebowali trzech jednostek 7.1. Wiadomo, arty, którą będziecie mieli rozwinięte, ale jeszcze dwie jakieś jednostki 7.1. I warto chociażby wtedy rozwinąć jakąś inną jednostkę, czy to czołg średni, czy piechota, inne jednostki, której normalnie nie macie, nie używacie. Dlaczego? Dlatego, że za rozwijanie kolejnych etapów, kolejnych poziomów jednostek w tej grze, za odkrywanie nowych jednostek są nagrody. Na początku są to plany części srebrnych, potem plany części złotych, kupony obozu potem, a i tak musicie tą waszą jednostkę ulepszyć, i tak musicie zrobić jakieś jednostki o mocy 7.1, żeby trzy jednostki 7.1, żeby zrobić jednostkę 7.2, więc zamiast robić trzy razy tą samą jednostkę, warto zrobić inną jednostkę i zyskać jakieś nagrody przy okazji po prostu gry w ten tytuł. Tu się dużo dzieje, kiedy ja się wziąłem za nagrywanie tego typu materiału. I właśnie dlatego warto skupić się na rozwijaniu jednej jednostki z danego obozu, żeby nie kanibalizować sobie kuponów, bo w tej grze warto mieć mniej, ale lepiej rozwiniętych jednostek niż kilka jednostek słabo lub średnio rozwiniętych, bo jedna mocna jednostka jest w stanie wam pozamiatać jednostki zdecydowanie słabsze. I tak właśnie wygląda robienie tutaj jednostek podstawowych, bo potem wchodzą po 120 dniach od czasu wieku serwera, będziecie mogli robić jednostki modern, czyli nowoczesne, ale jak coś takiego robić, jak się robi jednostki nowoczesne, pokażę wam w oddzielnym materiale. Jest to dość pierwszy mój tego typu film, więc dość chaotyczny. Jeżeli macie jakieś pytania z tej gry, komentarze czy Discord, kanał Warpath są dla was. Wbijajcie, pytajcie, jak będę miał czas, ja odpowiem, Pawlus odpowie, postaramy się wam zawsze jakoś pomóc.